Już tylko 3 dni pozostały do ważnego dla Lechii meczu z Zagłębiem Lubin. Jesienne spotkanie dobrze wspomina Marcin Pietrowski, który w Lubinie strzelił gola na wagę zwycięstwa biało-zielonych. Wygrywa zespół. To kto strzela, czy ja, czy kolega z drużyny, to jest nieważne. Ważne, że Lechia zdobywa 3 punkty. Operacja Zagłębie już się rozpoczęła. W piątek na PGA Arenie zawodnicy mieli zajęcia taktyczne, które w całości zostały poświęcone poniedziałkowemu spotkaniu. Ze względu na kontuzję trener Paweł Janas nie będzie mógł w tym meczu skorzystać z Iwansa Lukianowca i Piotra Wiśniewskiego. Zaś z powodu żółtych kartek pauzuje Rafał Janicki. Do składu Lechii wróci więc Luis Carlos Santos de Leu, który na prawej obronie powinien zastąpić właśnie Janickiego. Brazylijczyk obiecuje, że kibice, którzy przyjdą w poniedziałek na PGA Arenę, zobaczą dobre widowisko, a zespół Lechii będzie mocno zdeterminowany w dążeniu do zwycięstwa. Zapraszamy kibica na następny nasz mecz z Zagłębie Lubin, kiedy nasz kibica będzie widzieć, że zawodnik będzie bardzo zaangażowany, agresywny, mecz jaki był na Bełchatowie i mam nadzieję, że jeszcze 3 punkty. Morale zespołu podniosła wygrana w Bełchatowie. Było to pierwsze zwycięstwo biało-zielonych wiosną. Teraz pora na pierwszą wygraną w Gdańsku, przyznaje Marcin Pietrowski. Wygraliśmy ostatni mecz w końcu, po tak długiej, niechlubnej serii. Teraz mamy spotkanie na PGE i też chciałoby się, żebyśmy kolejną serię przełamali i wygrali w końcu u siebie. Fanów Lechii gorąco zapraszamy na to spotkanie. Początek w poniedziałek wielkanocny o godzinie 16 na PGA Arenie Gdańsk. Bilety na ten pojedynek kosztują jedynie 10 zł i są do nabycia na Wyspach Lechii i w kasach stadionu.